Witam, dzień dobry w kolejnej części Lubię Wędki. No, dzisiaj będzie rzecz dla wielu wędkarzy zaskakująca, szczególnie dla tych, którzy lubią długie wędki w Sankroju. Dlaczego tak? No bo była dziura w długich wędkach przez pewien moment i co jakiś czas Amerykanie coś tam nam dodają. A tu premiera długiego, a tu triumfa długiego, a tu triumfa bardzo długiego. Jakiegoś 80 mLM-a Avida. No i nagle, słuchajcie, dzieje się tak, że kilka lat temu, to tak delikatnie i miękko wchodząc w historię tej wędki, o której dzisiaj opowiemy, na rynku amerykańskim coraz bardziej popularne starają się wędki w grupie Panfish. Dwa słowa, co to te Panfish? Amerykanie bardzo lubią, jest to u nich bardzo popularne, łowić w sposób taki, nazwijmy to, zabawowy, bardzo rekreacyjny. Lubią łowić niewielkie ryby. My kojarzymy wędki ich z mocnych łososiówek, ostrych kijów sandaczowych, ale bardzo dużą grupą u wielu producentów są delikatne wędeczki do łowienia drobnych ryb. Ale uwaga! Te drobne ryby, to nie możemy ich porównać z naszymi uklejami, jelcami czy okonkami. Te drobne ryby to są takie ryby, powiedzmy, trzydziestaki. I oni do tych trzydziestaków, to są te chyba basy słoneczne, jak ja się dobrze... No, to jest oczywiście panfisze. Tak, tak, i te panfisze, i to jest u nich cholernie popularne i okazuje się, że nie tylko wśród ojców, którzy wybierają się ze swoimi dziećmi na ryby, ale również wśród zawodników, jest cała grupa zawodników, którzy się w tym specjalizują. I firmy wędkarskie... Poczekaj, teraz tego nie widziałem. Co, mówisz, że specjalizują się w łowieniu panfiszu? Tak, tak, tak. Jest, powiem ci, ciekawostkę. O, tu Karolina by mi przypomniała, bo oni tam dobre jedzenie robią i ja często o tym gadam. Nie pamiętam, w którym stanie jest taka ogromna kultura łowienia panfisza. Polega to na tym, że wypływa się na łódkę i tymi kijami specyficznymi, miękkimi, długimi, delikatnymi, łowią je na... spławik z główką. A to wiem, z robakiem sztucznym. Ze sztucznym robakiem i tak między drzewami, takimi namorzynami, jak to się nazywa, i to są. No nieważne, nie będę wchodził, bo ktoś mnie skontruje, gdzie ale to jest. To jest ciekawostka, że jest taki odłam wędkarstwa specjalizujący się w łowieniu, tylko no ciekawe. Tak, no i słuchajcie, firmy amerykańskie coraz mocniej dają wędkarzowi do myślenia, wpuszczając do swoich ofert, i to nie tylko Sankroj, delikatne. Finezyjne wędki, które, uwaga, w Polsce bardzo często ich krótkie wersje, takie powiedzmy 1,80 m, 1,90 m, wykorzystywane są w Polsce może mniej jeszcze, bo Polska jest specyficznym rynkiem, ale we Włoszech, we Francji wykorzystywane są do, w Hiszpanii, wykorzystywane są do Trautarea. To są te delikatne wędki u elefy. Do łowienia blaszkami. No ale słuchajcie, no klucz tego, co dzisiaj mówimy. Słuchajcie, od długiego czasu pierwsza długa wędka z prawdziwego zdarzenia w Sankroju do łowienia kleni, jazi, okonków, co niektórzy mogliby dowziąć do pstrągów. Czyli co, Darek? Avid panfish. Tylko wam tyle mogę powiedzieć, że jak wędkę Remik pojechał z nią na ryby, to przez cały tydzień opowiadał. Super do tego, super do tego, super do tego. Darek, jak ona rzuca, Darek, jak ona ma czułość. Powiem wam, już nie mogłem słuchać. Ja wam powiem tak. Więc mówię, dobra, Remik, robimy o tym film. Tak. Bo... Nie wszyscy tego posłuchają, nie tylko ja. No trochę tak było. Ja wam powiem w ten sposób. W tych kijach długich amerykańskich zwykle było tak, że one były mocnymi kluchami. Bo to były grupy z serii, wędki z serii Salmon Steerhead, czyli rzuć małą przynętą, wycholuj 8 kilo otroć. A tutaj, słuchajcie, w Avidzie Panfish, mówimy, pierwszy raz podaję model, ASPS 90 LMF2, czyli 270, 275 nawet, czy tam 4 tak. Centymetry długości, kiju finezyjnym, delikatnym, Amerykanin go opisał od 7, my byśmy go po polsku napisali do 12 pewnie gramów. Mamy do czynienia z wędką, z prawdziwym kijem, z wędką z prawdziwego zdarzenia do łowienia lekkiego lub ultralekkiego na woblerki, cykatki, koguciki, gumki, wiróweczki. No i Darek powiedział takie zdanie, że ja co pojechałem na ryby, to zaraz mówiłem, że to jest super.
Pierwszy mój kontakt z wędką, pierwszy raz widzieliśmy ją w zeszłym roku, tak? Tak. Czekaliśmy na początek sezonu, na styczeń, na luty, żeby pojechać na Klenie na Jazie. Łowiłem głównie małymi woblerkami. No dla mnie to było... Co to znaczy małe woblery? Właśnie... Ja je zaraz, Darek, pokazywał będę, bo oczywiście my zaraz tu będziemy łowili, ale ja mam... pudełko z przynętami. Oczywiście. Dobra, jak nie tak. Ma, to do mnie ważne. Tak, o, jest całe. No to są takie pudełki, woblerki maleńkie, czyli tam dwa smużaki, 2 cm, 3 cm, woblerki normalne 5 cm. I teraz klucz. To jest, słuchajcie, wędka, która w pełnym komforcie obsługuje mi nasze najmniejsze smużaki. Normalnie rzuca. Ja to, słuchajcie, jak już byłem złośliwy i nic nie brało i pojechałem z Łukaszem na ryby, to on stał stanowisko przede mną, ja stawałem za nim, smużakiem i za jego miejsce. Taki kolega. I on do mnie mówi, czym ty rzucasz, czym ty rzucasz? Ja mówię, smużakiem. No i słuchajcie, decyduje o tej możliwości rzutu bardzo specyficzna rzecz w tej wędce. Uważam, że coś, czego Sankroj do tej pory nie miał. Czyli finezja, miękkość tego kija, ale po drugiej stronie bardzo duża dynamika. I tak jak ja zawsze z Amerykanami zgadzam się z opisami ich wędek i uważam, że oni je perfekcyjnie opisują, to ten LMF, czyli light, moderate, czy tam medium fast, to jest trafione w sedno. Light, bo to jest wędka leciutka. Ten moderate to jest wędka, to jest, decyduje o tym, że ta wędka pod obciążeniem jest dotąd, ona jest do dolnika ugięta, ale ona jest jednocześnie szybka. Co to w ogóle oznacza? To jest, wydaje się, że to jest coś nieprawdopodobnego i że to się nie dzieje, że nie ma takich wędek. No i właśnie, słuchajcie, zamasz żyłkę, powiedzmy 16, 18, czy cienką przelotkę, zakładasz smużaka 1,5 grama, rzucasz takim rzutem, wiesz, ładujesz, rzucasz i to pięknie leci. To jest mały woblerek. Woblerek większy 4 cm, 5 cm, rzucasz w tym jak z bardzo dobrej kleniówki. Czyli to jest ta pierwsza jej właściwość, która moim zdaniem wiele wędek w mojej szafie zdyskwalifikowała. To w ogóle nie ma o czym dyskutować. Dlaczego my nie nagraliśmy filmu od razu? Bo Darek mówi, to dawaj jedziemy na tą rzekę z kleniami i ją nagramy. Ja mówię, Darek, ja jadę jeszcze do domu, do siebie, ja tam porzucam, pojadę z nim na pstrąga. Mhm. To w ogóle wędka dla mnie nie pstrągowa była, bo to gdzie? Wędka, zabawka na pstrąga, miękka, delikatna. Pojechałem. Ale grupa ludzi, co na pewno tą wędkę do tego wybrała. Będą brali. I ja ci powiem teraz jedną rzecz. Ja złowiłem na nią kilka pstrągów, takie po 30 parę centymetrów. Nie złowiłem większego, ale łowiłem woblerami foksinusami siódemkami. Mhm. Ja łowiłem żabami, jakimiś gumami dużymi, żabami drewnianymi, znaczy woblerami drewnianymi. Jakimiś tam obrotówką, trójką. Ona z tym wszystkim działa. I ja mówię tak. Jak jest to zrobione? Oczywiście ja wiem dlaczego, bo zaraz wam powiem, dlaczego to działa, tak? Ze wszystkim. I mówię, Darek, przyjeżdżam do niego i mówię, ty, to na pstrągach działa, to zajebista. Znowu musiałem tego słuchać. Ja znowu mu opowiadam, a jak to rzuca, jakie to miękkie, to żyłki nie zerwiesz. Mówię, to idę, to na bolenie będzie dobre, mówię. No ale zanim bolenie, bo jeszcze nie wiemy, czy na bolenie dobre. Czy w sensie wiemy, że będzie działało, ale czy nie jest praktykowany na rybach. Natomiast słuchajcie, mówię, Darek mówi, to dawaj, nagrywam. I nie, bo ja jeszcze jadę na okonie. Z tym kijem na oko, nie tak. Słuchajcie, mówię z pełną odpowiedzialnością. Dla faceta, który będzie łowił metodą jigową, główeczka jigowa 3 gramy, 2 gramy, 5 gramów, to jest wzorzec. To jest wędka piekielnie czuła, finezyjna w szczucie w swoim moderejcie. Ona jest finezyjna w szczucie, na żyłce. Proszę? W szczycie. A jak ja powiedziałem? W szczocie. W szczucie. W szczycie. Przy delikatnym, słuchajcie, prowadzeniu jesteś w stanie animować małą gumkę na małej główce. Masz w tym komfort. Czyli masz tak. Budzik mi dzwoni. No. Masz, słuchajcie, tak, że możesz jedną wędką opędzlować w doskonały sposób wszystkie klenie jazie. Myślę, że małymi przynętami w pełnej odpowiedzialności, to mówię, z pełną odpowiedzialnością, bolenie. Jest to kij świetny na pstrągi, doskonały kij na pstrągi, lekki, bardzo fajnie zważony z kołowrotkiem, o tym zaraz powiem. No i największe dla mnie zaskoczenia to jest doskonały kij do okoni. O tych okoniach dwa zdania.
przyłożyłem się, słuchajcie, do, bo tych o koniach celowo wam muszę powiedzieć, wyłączam budzik. Przyłożyłem się do tych okoni, nie w sensie, żeby połowić, żeby w sensie wędkę sprawdzić. I stosowałem trzy metody. Klasyczną główkę jigową, tam powiedzmy 2-5 gramów. Operowanie tą częścią szczytową, pyk, 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 to jest mistrzostwo świata w tej wędce. Założyłem coś, czego nie stosuję, ale chciałem sprawdzić, bo klienci o to pytają. Boczny trop. No właśnie, jak boczny trop na takim kiju? Darek, powiem ci bez... znam tylko lepszą, jedną wędkę do bocznego troka z tego, co my mamy u siebie, tylko atut jest od niej lepszy. Ona pobiła wszystkie sankroje. Dla mnie, moim zdaniem, nie ma takiej wędki. Dropshot? Dropshot do, powiedzmy, 10 gramów kulki wzorzec. Ale łowiłem tym woblerkami i na koniec zostawiłem sobie perełkę. To jest doskonały kij pod małego koguta i doskonały kij, uwaga, pod cykady. To jest to, co Szuszkiewicz zawsze mówił. Pozdrawiam pana Sławka i zdrowia dużo życzymy. To jest wzorzec kija cykadowego, pod małą cykadę oczywiście, tam 5-8 gramów, 3. To jest wędka, która jest szybka, czyli zacinasz pewnie, wbijasz kotwicę, ale jednocześnie miękka, która pozwoli rybie na tych kotwic się nie uwolnić. Wystarczająco ma szybkość, żeby operować takimi sztętami. Rzucić daleko, zaciąć i miękkość, żeby jej nie stracić. Słuchajcie, rzadko mi się zdarza, bo wiecie, te wędki to u nas codziennie i my w pewien sposób te wędki odbieramy już jak patyki. Rzadko mi się zdarza taka... taki entuzjazm. Właśnie dla mnie to było bardzo dziwne. Mówię, ile on będzie mi o tej wędce opowiadał? Co ona ma w sobie takiego niezwykłego, że jest w stanie opowiadać tyle dni? Ty, Darek, dziś ty ją nie łowiłeś. Ja ci dzisiaj dam specjalnie do łowienia. Zobaczysz sobie, jak to działa. Tak, bo ty chcesz moją po prostu połowić. Tak. Ja chcę twoim kołowrotkiem pokręcić, bo zastanawiam się, jak ty mówisz, że twój działa. Dobra, Remi, konkretnie. Opowiedz mi o przynętach. Waga przynęt. Czekaj. Ja chcę podsumować jednym zdaniem. To, co powiedziałem, dla mnie oceniam w 10 na 10. Mówię wam uczciwie, mam długie elitki, najdelikatniejsze, mam długie awidy. Ta wędka jest od tego lepsza. Moim zdaniem to jest lepsza konstrukcja. O specyfikacji, technikaliach, na samym końcu dla tak tych, jest, którzy lubią leksykon. Przynęty, podstawa, waga przynęt, zacznijmy do dołu. Od grama. Dla mnie to obsługuje od grama. Przy sztywności blanku, robię, co jest dla mnie kosmos. Przy gramie, co to było? Woblerami, smużakami rzucałem gramowe. Małe smużaczki. Tak, główki jigowe, mikrodziga takiego typowego, finalnego, to ja nie założyłem, ale główka, powiedzmy, taka 1,5 grama i gumka, no to łowiłem tym, tak? Wizerek jakiś dwucalowy taki. Tak. To tak łowiłem te jazie klenie. W górze. W normalnej dużej rzece z uciągiem, woblerami 5-centymetrowymi, w strągowej rzece u mnie pod domem, gdzie nut jest średni, łowiłem siódemkami. Rapalą siódemką łowiłem normalnie w bobrze, za jaziami, za kleniami. Mhm. W pełnym komforcie, to w ogóle nie ma dyskusji. Mnie się beznaczyniem tego jest Foxinus, bo wspomniałem, że Foxinusem rzucałem. Ale to tamtej strągowej rzece, ja uważam, że do dużego nurtu, do kwisy, do bobru i do Foxinusa ta wędka się już nie nadaje. Okay. Są lepsze. Ona w tym dolnym zakresie. Ale Rapala Original mówisz tak? Nie, to w ogóle to. Rapala Original to jest najciekawsze to, że ona Rapala Original po prostu rzuca. Dobrze. To jest pierwsza wędka, która rzuca Rapala Original. Jakieś główki jigowe najcięższe, pamiętasz? Zakładałem główki 8 na niej. Nie, zakładałem raki na czebureczkach 12 gramów. To jak zakładałem czebureczkę 12 gramów plus raka, ona się kończyła wędka. Rzucała tym, ale to było dla niej moim zdaniem... ona sobie z tym radziła, ale bez sensu. Czyli co, jakaś cykada wirującogodnych w okolicy 10 gramów? Tak. Cykada nie. Cykady bym 10 gramów już nie dał. Taką 8. Okej. Okay. Będę precyzyjny, bo ten kij precyzyjny. Czyli dalej wędka po prostu do małych przynęt. Super, tak, fajnie. No. Tak. Ona, Darek, jak każdy sankroj, poradzi sobie z większą przynętą, ale bez sensu, nie? Jasne. Powiem o kołowrotkach, które zostały, które ja przetestowałem. Chciałem powiedzieć, z czym to zestawić taki zestaw, żeby to fajnie grało ze sobą? Zakładałem, słuchajcie, Vanquisha 2500 i mam wrażenie, że oczywiście super kołowrotek,
super zestaw, ale uważam, że minimalnie jest zbyt lekki do niej. Ale to jest aptekarstwo już. To wiesz, ktoś, kto kupuje Vanquishe, Stelle i tak dalej, on lubi dbać o szczegóły. Ja uważam, że ta wędka, Saint-Croix, tak, kawał blanku, kawał mięsa, długi kij, on potrzebuje mieć normalny kołowrotek. On mi dobrze działa, celowo, ja to z Ultegrą, 2500, to dla mnie jest super, ale zakładałem też Twin Powera 2000S i było tak też super, ale stawiam na Ultegrę. Nie względem jaki kołowrotek. Chyba żyłkę masz tam założoną, tak? No właśnie, to dobrze wywołałeś temat. Specjalnie teraz chcę przejść właśnie tak płynnie z kołowrotku. Nie wiem, czy mam szpulę, nie mam szpulę z plecionką, no nieważne. Ja się bardzo bałem tej wędki na plecionce. Właśnie to jest temat. Dlaczego? Bo to jest dynamiczne w cholerę. Jest to strasznie szybka wędka, która ma głębokie środkowe ugięcie. Coś dziwnego na polskim rynku, niespotykana rzecz. Bo ona jest jak opisana? To jest moderate czy to jest fast? LMF. Czyli moderate fast. Moderate fast. Tak. Moderate fast, ale ja bym mu dodał z boku myślnik X fast. Takie dziwadło trochę. To jest dziwadło. Ja powiem wam tak. Ten moderate fast, weź złap. Moderate fast, zobacz. Nie będzie widać, wiesz? Ona jest w pełnej paraboli. Ona jest w pełnej paraboli, tak? Ale jak nią machniesz sobie, ona jest w pełnej paraboli. Typowe, kleniowe, piękne, głębokie, trochę muchowe ugięcie. Fantastyczne ugięcie. Bardzo fajnie. Ale jak nią machniesz, to patrz, dalej. Jak brzytwa. Jak elitki. To jest dziwne w tej wędce i bałem się tego na plecionce i powiem tak, jak idziesz na klenie na jazie na plecionkę i to mi klienci już mówią, dzwonią. Wczoraj dzwonił nasz klient, który łowi dziką rzeką i mówi, że jest super, z tego mu spadały klenie, my odpiąć kołowrot. Ja miałem dokładnie tą samą historię z kleniami. I jest tak, że jak ci wiesz, zażre woblera, no to tam nie ma co gadać, tak? Ale jak to kleń czasem o, walnie, nie, buł, buł, koniec, to ona robi tak samo, buł, buł, koniec, nie ma ryby. Ale jak odkręcisz mu hamulec na plecionce, to jest uderzenie i siedzi. I kotwice są zapięte. Czyli żyłka faktycznie może być lepszą rozwiązaniem. No i teraz popatrz. Z okoniami, ja nawet Darek na pstrągi poszedłem z plecionką, żeby sprawdzić, nie? Jak ona będzie. Z pstrągami nie ma żadnej dyskusji. Jak już wziął na tą plecionkę, to siedział. Tylko z kleniem miałem problem, ale poradziłem sobie hamulcem. I nie było w ogóle spadów, było wszystko gitara. Z żyłką, to mówię koniec, no nie gadam. Bo to nie ma o czym mówić. No z żyłką jest to wyciągarka do ryb. Branie jest inne, no przez żyłkę. Branie nie ma strzałów, tylko łup, zabrało wędkę. Wędka jest wygięta w pół, holujesz. Na tym ciąć nie trzeba. Czyli co, bardzo fajna wędka. Powiedz mi, czy można go porównać do premiera 80-tki? Znaczy w sensie takim, że jest wędką. Służy do podobnych rzeczy jak premier, typu. No premier ma przewagi nad nim pewne. Mhm. Bo premier na przykład, jak już łowisz totalnymi nielotami, tak? Ten premier 86 LM, mówisz tak, o tym. Jak już łowisz nielotem, smużakiem, łowisz obrotówką 00, to premierowi będzie łatwiej. Mhm. Natomiast to jest wędka, tak jakby miała w sobie premiera. I trochę elitek. Ja zaraz miękko wejdziemy w specyfikację, w technikalię. Tak, bo chcę do tego już nawiązać. Wiesz co to jest, Darek? To jest to jest Avid 80 MLM plus wydłużony w lżejszej wersji. Właśnie chciałbym, bo MLM na pewno nie ma takiej w dole takiej możliwości porównania takiej przymiotowej. Tak, on jest, nie, to jest nie mogę tego porównać, to jest inna wędka, Darek. Uzupełnienie delikatnych wędek. Uzupełnienie delikatnych wędek uważam, że od Avida MLM-a delikatniejszy, mocniejszy od LM-a Panfisha, co innego. To tego nie da się zestawić. Ja nie mogę powiedzieć lepsze, gorsze. Ugryzłem się w język, bo są sytuacje, gdzie premier będzie lepszy. Okej. Okay.
No to przejdźmy może do tych technikali w takim razie. ASPS, czyli Avid Spinning Panfish, nie, Avid Series Panfish Spinning ASPS 90, czyli 274 cm, LMF, Light Moderate Fast 2, czyli dwuczęściowa. Kij opisany do 10 gramów, do 7 gramów, powiedzmy, ja bym mu tam 2 dodał, będzie 9. Szóstka linka, jak dobrze pamiętam. 6 funtów. Tak, czy 8, chyba 8. No to doczytacie. A może, no to myślisz, ja mogę zobaczyć to? 8 funtów. Czy 4 kilo. No i słuchajcie, coś, co w wędce, odpowiedź na to, a dlaczego to tak jest, co ja wszystko opowiadałem, że ona wszystko umie. No bo to jest pierwsza wędka tak naprawdę w długich kijach, który ma wszystkie najdroższe technologie Sankroja. Czyli patrzcie, ma IPC, czyli te stożki, ma FRS-a, ma ARTA i TETA z tego, co czytałem jeszcze. Nie, TETA nie, TETA to już wyżej. To już tam jest wszystko napchane w tej wędce. To, co mają najdroższe ich kije. Dlatego, słuchajcie, na węglu SC3, tak, SC3, tej generacji, powiedzmy, awidowej, oni dodają plus do tego, czyli ten nowszy Avid. Jest z plusem, tak? Tak, to jest z plusem. Dodali wszystkie technologie, które spowodowały tak, że po pierwsze masz tą podwójną zbieżność, likwidowanie tych stożków, tych załamań, co dało wędkarzowi finezję na szczycie. Masz, słuchajcie, pełne, głębokie ugięcie, ale z potężną dynamiką i szybkością. No i masz moc wędki, czyli to, ile ty potrafisz na to, wiesz, nasiłować się w porównaniu z finezją jednocześnie. Dla mnie, słuchajcie, na ten rok 10 punktów we wszystkim. Przelotki. Ja do tych przelotek podchodzę jak pies do jeża, trochę. No i na plecionce szczyt szumi. Nawet jak zakładałem IGK, te upgrade'y ósemki, które są śliskie jak żyłka, i zrobisz kąt bardzo duży, czy bardzo ostry kąt między przynętą a wędką, to słyszysz. No ale po co ta przelotka? Ta przelotka jest po to, to jest stal nierdzewna ramka, stal nierdzewna polerowana w środku. One są też specjalnie profilowane, żeby lepiej rzuty dawało. No coś za coś. One są po to, żeby nic nie ważyły. A nie były bardzo drogie, jak torcajdy. I ring nie wypadnie. I ring nie wypadnie. No i rzeczywiście na końcu, na także jak łowisz plecionką w dużym nurcie, powiedzmy z burtówką jeszcze, tak? Czy czymś, co stawia opór, to taki się trochę dyskomfort pojawia przez ten szczyt. W żyłce oczywiście tego nie ma, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Plecionka się w żaden sposób nie niszczy, bo dzisiaj mamy maj, łowiłem tym 5 miesięcy, czyli trochę mogę na tej wędce, jak to Darek mówi, łowię już trochę, tak? Czyli mogę trochę o tej wędce powiedzieć. Jest duża próbka. Jest duża próbka, nie zniszczyłem żadnej plecionki, żadnej żyłki. Jak ktoś ma fanaberię totalną i będzie mu przeszkadzało szum na obrotówce, plecionki, to sobie ją... Te korki do uszu. Te korki do uszu, albo wymieni sobie szczyt na inną przelotkę i poszło. Dobra, 3 rzeczy, za które uwielbiasz tą wędkę. Ja ci powiem w ten sposób. Pierwsza sprawa... Nie, 3 punkty. Tak, nie, muszę zrobić wstęp do punktów. O nie. Moja szafa nie mieści już wędek. I często jest tak, że ja mam wędkę i nią nie łowię. Wiesz, o co chodzi, bo nie mam czasu. I łowię swoimi ulubionymi kijami. To jest moja wędka, która, Darek, no premier zostanie u ciebie. No, ja wiedziałem, że tak będzie. Chodzi o to, słuchajcie, że Darek mi któregoś razu, jak zjechaliśmy z ryb, nie oddał wędki, mu że pożyczy. I nie, tak, nie, powiedziałem, że ją kupuję. Tak, i 2 lata ją tak kupuję, leży u niego moja wędka. Nie chcesz sprzedać. I mówię, że nie, dobra, to może teraz oficjalnie na wizji jest, możemy handlować. Jest. Za co? Pierwsza. Multiinstrumentalność w dolnych granicach. To ja wszystko. To ja nie potrzebuję innej wędki do lekkiego łowienia. Kropka. Czyli chodzi, masz tam myśli, że możesz stosować różne przynęty. Wszystkie tam, dropshoty, woblery, jazie, klenie, okonie, tam co chcesz, to łowisz. Punkt 2. Moc tego kija. Słuchajcie, klęń 50 cm, bolenie po 70, to będę windował na tym. To nie ma dyskusji w ogóle. I 3.
Ja nie jestem fanem czułości, Darek. Ja nie lubię szczególnie czułych wędek. Bo po co, nie? Nie, ja nie mam, Darek, drugiego, trzeciego plusu. Dla mnie to jest wędka, która mi pobiła ten rok, jak do tej pory. No to jest wędka, która mi, mówię, kurczę, zrobili Amerykanie coś perła. Dobra, to trzeci plus, stosunek ceny do jakości. O, to jest plus. A minus, ja ci powiem, co mi przeszkadza. Co mnie wkurza w tej wędce. To będzie więcej niż jeden? Minus, jeden. Jedna mnie wkurza rzecz bardzo. Znaczy, dwie mnie rzeczy wkurzają. Nie lubię tych uchwytów. Dla mnie to jest odpust, ja tego nie lubię. No, to jest rzecz bardzo remik, indywidualna. To jest nowoczesna rzecz, oni tak robią. Ja bym chciał, żeby to było drewniane, całe w korku, bez tu śrubek no tak, jakichś. Już by ważyło, już było bardziej toporne, już byłaby inna wędka. Tak, dobra, ale to mi minus. Chciałeś minus, tak, to masz. Tak. Minus numer taki dwa. Obiektywny daj minus. Ona na, dla mnie do łowienia jazi i kleni na plecionce jest za czuła. Słyszycie? Wędka jest za czuła. No nie, poczekaj, bo ty się śmiejesz. Z czego ty się śmiejesz? Jak masz... ja powiem ci tak, ja jestem, Darek... To wszyscy chcemy podnosić czułość, a to mówimy nie, będziemy tą czułość zmniejszać. No to zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz, jak to działa. Już tłumaczę, o co chodzi. Ci, co mówią klenie jazie, lubią kije miękkie, gumiaste. Kleń jaź bierze, jest głęboko wcięty, jest po wszystkim. Wiesz, o co chodzi mi w tej czułości? Łowisz, Darek, woblerkiem. Ja już nie mówię o tym, że czujesz, jak on nagle przedrgnął na drugą stronę. No to okej, ja jesteś w stanie to zaakceptować. I nagle masz jazik czy klenik ci dotknął tego i wali w łeb. Od razu. I na nic nie zacinasz. To jest na plecionce tak się dzieje na tej wędce. Ona jest piekielnie czuła, Darek. Zobaczysz, co się będzie działo. Trzeba się wędki nauczyć. Trochę się trzeba jej nauczyć. To jest to takie moje spostrzeżenie. Dobra. Trzeci minus, wymieniłbym finalnie, jak ja bym produkował tą wędkę, nie założyłbym tej przelotki na szczycie. Założyłbym... Mieć po prostu święty spokój. Tak, bym założył normalną przelotkę na szczycie. Koniec. Zrobimy wam filmik, jak wymieniamy przelotkę na szczycie. Bo ja sobie to zrobię. No i zrobimy z tego film, żebyście wiedzieli, że to jest bardzo, bardzo proste. Tak, ja to zrobię na pewno. Ile minut? 2 minuty. Będzie twój film trwał, a wymiana to trwa pół. Tak. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, film trwa prawie 30 minut, z przebitkami może tyle wyjdzie. Jak na lubię wędki, to jest dość dużo. Bo lubię. Sporo. Teraz widzicie, co ja musiałem przeżywać, słuchając o tej wędce. Zapraszamy was do kolejnej części. Na pewno też mamy Awidy z nowej serii. Woleje i Pan Fisher. Będzie w tym roku parę fajnych wędek, bo parę fajnych wędek Amerykanie popełnili. Tak jest. Jesteśmy w kontakcie. Cześć.